A nie wiesz, jak on to zrobił? Normalnie szatan, nie piwo. Co on tam dodał? Cześć, mam piwomaniacy. Dzisiaj będzie dłuższy odcinek, bo mamy specjalną okazję. Degustujemy piwo z browaru Domowy Strzał od kolegi Sebastiana. Z kolegą Sebastianem miałam możliwość się spotkać, porozmawiać o piwach i przy okazji wręczył mi swoje piwo. Już wam mówię, co to jest za piwo. Chwila przerwy. Muszę odblokować telefon. Co my tu mamy? To jest trzecie miejsce w kategorii Aukt Ex Imperial Stout na Mistrzostwach Piwowarów Domowych 2023, czyli to jest imperialny stout leżakowany z płatkami dębowymi macerowanymi w irlandzkiej whisky 25 BLG, 10-12% alkoholu. Co my tu mamy w aromacie? Aromat jest taki, jak to się mówi, dolarsowy. Bardzo bogaty, bardzo intensywny, no pełen różnej maści aromatów. I co tu się pojawiło? Przede wszystkim beczka dębowa. Do tego pojawiły się takie nuty właśnie delikatnie whisky wyczuwane. Pojawiło się też, jakieś SMS-y dostaję, pojawiła się też takie coś śliwkowego, czyli pojawiała się utlenienie, wanilia. I pojawiło się takie kontra słodów palonych. Coś, co mi się kojarzy z takim może nie tytoniowym, to za mocno powiedziane, ale takim po prostu słodem palonym, o, tak powiem. Jeśli ktoś wąchał, to wie, o co chodzi. W smaku natomiast to piwo jest też bardzo bogate, intensywne i takie ekspresywne. Natomiast jeden minus za dużą alkoholowość według mnie. Oczywiście 10-12% alkoholu to jest dużo. Ale to piwo jest leżakowane, więc swoje czasu już jakby przeleżało. Ten alkohol mógł być trochę mniej jakby uwypuklony. Poza tym słodowość wyczuwana, taka melasa. Bardzo dobre jest w tym piwie to. Ja się zawsze boję takich imperialnych stoutów, że są za słodkie, zbyt zalepiające, takie glutowate. To piwo takie nie jest. Jest słodkie, delikatnie, jak na swoje parametry bym powiedział nawet półwytrawne. Do tego co jeszcze? No to spróbuję sobie i przypomnę. Whisky. Jest wyczuwane te whisky intensywne. Być może za długo macerowane te płatki były w tym whisky i te whisky za mocno przeszło do tego piwa. Ale podsumując, ja temu piwu i tak dam 10 na 10 bez żadnego lukrowania, bo dawno nie piłem tak fajnego, dobrego piwa. No i drogą epilogu i zakończenia chciałbym podziękować podziękować za to piwo, za możliwość spotkania się z Sebastianem, porozmawiania z nim o piwie. To było niesamowite spotkanie i mam nadzieję, że nie ostatnie. Przy następnej okazji ja się chyba będę musiał wdzięczyć i podrzucić Ci jakieś godne moje piwo, o ile takie znajdę. No i trzymajcie się, piwomaniacy, trzymaj się, Sebastian.